Na początku, kiedy zakłada się konto, serwis robi taki dobry start, czyli proponuje dodanie paru ofert, i na przykład to jest dodanie paru ofert z majtkami, ze skarpetkami, z rajstopami, właśnie też z kategorii inne albo PiS czy Skat. Zaleca też dodanie paru filmików. No i z sesji. Cześć! To Zoria Blue i podcast przy Zapalonym Świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. E, nie odchodźcie od odbiorników, e, bo zaraz wam powiem, e, jak. E, nie prać nigdy, a zarobić na tym pieniądze. To przygotowałam taki suchar, który wymyśliłam 5 minut temu. <laughs> Przepraszam wszystkich. Jak ktoś mnie zna i dłużej słucha, to wie, że ja akurat jedne żarty, które jestem w stanie opowiadać, to są suchary. Jestem Zoria Blue, a to jest podcast przy zapalonym świetle. Nie wyłączajcie jeszcze. Tutaj są fajniejsze treści niż moje suchary. A dzisiejszy temat. Y, mam nadzieję, że w jakiś sposób już sobie wyobraziliście, o co mogło by chodzić, a jak nie, to Sonia, która jest dzisiaj na łączach ze mną, wam powie wszystko o tym, o czym ja nie umiałam powiedzieć. Co? Okej, okay. cześć Sonia. Cześć. Dzięki wielkie za rozmowę. E, to powiedz czym się zajmujesz? Jaka jest Twoja praca? Na co dzień zajmuje się sprzedażą fetysz bielizny, zaczynając od majtek przez skarpetki, rajstopy, obuwie itd. Oferuje także wydzieliny typu Pis, czyli mocz, skat, czyli kał, i na przykład jakąś ślinę albo no, po prostu śluz z pochwy. Yy, oferuję także wideo, które nagrywam sama albo na zamówienie, także sesje zdjęciowe, wszystko robione bardzo amatorsko, yy, a także oferuję yy, taką, tak zwany sexting, czyli yy, taką opłaconą yy, rozmowę ze mną, pisemną. Super. My się poznałyśmy w internetach, a konkretnie na grupie Sypialniawka, pozdrawiamy, bo Soja tam wrzuciła komentarz, że zajmuje się tym, o czym właśnie opowiedziała i jeżeli ktoś miał jakieś pytania, żeby, żeby pytał, że chętnie odpowie. Jestem ciekawa, nie boisz się, że ci się przez to rozmnoży konkurencja i będziesz miała przez to mniejsze zarobki? Właśnie pod tym postem moim też dostawałam takie pytanie, ale... Hmm. Myślę, że jakby ta strona zaczęła być bardzo popularyzowana, na której ja sprzedaję. I yy, jakby sama wiem, jak ciężko jest się tam wybić. I jeżeli ktoś naprawdę chce sprzedawać i naprawdę yy, jakby chce na tym zarobić, no to jakby moje. Sam by doszedł do, do tego tak naprawdę, do tych moich porad, których tam ja udzielałam ewentualnie, czy, czy ludzie czegoś się dowiadywali. Jakby, jakby ktoś chciał, to by sam do tego doszedł prędzej czy później. A tako, jeżeli ktoś chce zarobić, na przykład, jeżeli y, ktoś jest w słabej sytuacji finansowej, bo dostawałam y, wiadomości prywatne że ktoś jest w słabej sytuacji czybym mogła dać tam więcej wskazówek no to ja bardzo chętnie pomogę bo sama po prostu zaczęłam z tym dlatego że potrzebowałam pieniędzy super podejście mega mega miłe podejście bo ja w ogóle tak zaczęłam trochę frywolnie ale na pewno to tak nie jest czy znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić jak dużo pracy czy dużo czasu zajmuje w ogóle taka usługa, nie? Że to się myślę, że ludziom tak wydaje, że po prostu a tam zamiast rzucić do kosza, do prania to wrzucę jak tam do koperty i jeszcze zarobię hajs, ale pewnie cała otoczka wokół tego jest czasochłonna. A o to jeszcze będę pytać, ale takie pytanie zwykle ktoś zadaje na początku, jak w ogóle tam trafiłaś na ten, na ten biznes? Wiem, że rok temu, tak? Y tak, zaczęłam y to rok temu y jakby... Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie chyba na sypialniowce poznałam nazwę tego serwisu i bardzo się tym zainteresowałam. Jakby dla mnie, dla osoby, która y, świeżo skończyła 18 lat, y, potrzebowała pracy, a tej pracy znaleźć nie mogła, dlatego że y, mieszkałam w bardzo małym mieście y, wcześniej, a jednak y, pieniądze jakby były potrzebne. No to się zainteresowałam właśnie tym tematem, weszłam na tą stronę, przyjrzałam i stwierdziłam, że założę konto, a już wyjdzie. No i tak tak naprawdę się zaczęła moja przygoda. Jak Jakbyś tak od początku wiedziała, jak wygląda zakładanie tego konta? Jakieś zdjęcia tam trzeba dać? Kiedy ja zakładałam konto, to jedyne, co tam trzeba było zrobić, no to oczywiście podanie swojego imienia, nazwiska, numeru konta. A także numeru telefonu, i trzeba było jeszcze wysłać zdjęcie. Jak trzyma się kartkę z datą założenia konta oraz nazwą użytkownika i jakby to zdjęcie miało obejmować, jakby bez twarzy, tylko żeby było wiadomo, że jesteś kobietą. Z tego, co teraz wiem, no to jest weryfikacja. Dowodem tożsamości, paszportem, prawem jazdy, i trzeba nagrać film. Po prostu mhm. filmik tego dowodu, tam zakryć, wiadomo, dane takie jak, nie wiem, imiona rodziców, czy właśnie numer seryjny dowodu, ale żeby było widocznie imię, nazwisko, zdjęcie i data urodzenia. Mhm. No to super w sumie, że jest taka weryfikacja, bo dzięki temu i te osoby, które korzystają z tych usług wiedzą, że to jest naprawdę ta osoba, że to nie są fejki i na przykład nie będzie takiej sytuacji, że nie wiem, ktoś komuś założy konto na przykład, nie wiem, były swojej dziewczynie albo coś w tym stylu, nie? Że tego typu sprawy. Dobrze, że to zrobili, ponieważ y, jak ja już mam y, przez rok te konto, to widziałam, jakby przeglądam sobie profile innych dziewczyn i Widziałam parę razy i oczywiście zgłaszałam takie osoby, które na przykład, no wiadomo, zaznaczały, że mają y, tam nie wiem ileś lat, że są pełnoletnie, a w opisie pisały, że mają 15 lat. Na mhm. przykład. Mhm. Pamiętam jak mhm. pamięta gdzieś taką sytuację i najlepsze trochę było to, że jakby zgłosiłam ten profil i napisałam y, administratorom, że ta dziewczyna pisze, że ma 15 lat. No to dostałam odpowiedź zwrotną, że niby gdzie jest napisane, że 15 lat. No, a było mhm. napisane, jakby w opisie, no ale albo zdążyła usunąć, albo nie chcieli sobie robić problemu. I, czyli zakładasz takie konto? Masz tam pewnie jakiś swój pseudonim i swoje zdjęcia? Te zdjęcia są w jakiś sposób erotyczne? Zdjęcia, Czy które. Muszą być. No, właśnie zdjęcia, które wstawia się na profil, y, można wybrać parę zdjęć profilowych. No, to y, tak naprawdę, według uznania, jakby y, sam serwis y, proponuje, żebyśmy wstawiły y, zdjęcie odważne i zdjęcie mocno erotyczne, ale jakby nie zawsze jest taka potrzeba. Przykładowo, ja na swoim zdjęciu profilowym jestem w pełni ubrana, poza spodniami, ale mam mm. na sobie bieliznę. Mhm, mm mm -hmm. ale bez twarzy. Ale bez twarzy, tak, ja nie pokazuję twarzy. A, ale są też tam osoby, które pokazują twarz. Tak, są i robi się to coraz bardziej popularniejsze i coraz więcej dziewczyn postanawia e, pokazać swoją twarz. Ehm... No czy to dobrze to nimi oceniać? Każdy jakby... Mm... Może tak naprawdę zrobić, jak chce, i dla kogoś to może być obojętne, że znajomy zobaczy jakieś tam nagie zdjęcie z twarzą, a komuś to może być coś strasznego. Jak wygląda pisanie takiego profilu, jeżeli się to robi pierwszy raz? Skąd wiedziałeś, co z tym profilu napisać, jakby wymyśliłaś, że takie usługi będą ok, a, a potem się zobaczy? Jakby na początku, kiedy zakłada się konto, serwis robi taki dobry start, czyli proponuje dodanie paru ofert, i na przykład to jest dodanie paru ofert z majtkami, ze skarpetkami, z rajstopami, właśnie też z kategorii inne albo PiS czy Skat. Zaleca też dodanie paru filmików. No i z sesji. A ty zaczynałaś od sprzedawania tej bielizny czy już od wszystkiego od razu? Jak był jakiś tam proces w tym? Pierwsze co zrobiłam, no to oczywiście uzupełniłam oferty te z bielizną. A jeżeli chodzi o filmy, to ja w ogóle zaczynałam tak, że jakby nie miałam żadnych filmów na stanie i musiałam jak Coś chciałam nagrać, to nagrałam i później wrzuciłam. I to tak trochę mi się zbierało, żeby, żeby uzbierać nawet pięć filmów na profilu. No to trochę czasu było. Czasami było też tak, że ktoś do mnie napisał, żebym nagrała jakiś tam film na życzenie i wtedy po prostu jako zostawiałam i tam ktoś inny mógł sobie go później kupić. A miałaś jakieś opory na początku? Jakie miałaś podejście do tego? Um... Jakby ja byłam zupełnym lajkiem, jeżeli chodzi mhm. o seksualność i o cokolwiek związanego ze mną, z moim ciałem, z moją seksualnością. Jedyne, co robiłam wcześniej do tej pory, to była masturbacja. Nic poza tym nie miałam żadnej styczności. I no, dla mnie trochę. Na początku to było trochę krępujące, faktycznie przed tą kamerą, nawet bez twarzy, jakby nagrać coś. Trochę też y, wstydziłam się na przykład tego, jak się układa moje ciało akurat na filmie, i że a może kto, komuś to się nie spodoba, i tak jakoś nie spróbujesz, I... nie nauczysz się. Tak, tak. Ja jakby ciągle mówię, że ja w tej całej branży to ciągle się dokształcam i ciągle się udoskonalam, i jakby też poznaję siebie i poznaję właśnie też swoją seksualność. No. O tym mówiłam, ja miałam ostatni odcinek dwa tygodnie temu o nagości i rozmawiałam z Kitty Tis, która pracuje między innymi na kamerkach. Rozmawiałyśmy ogólnie raczej o nagości, podejściu do ciała nagiego, ale to oczywiście też było część tej rozmowy. I ona też mówiła, że dużo jej dało w podejściu do swojego ciała właśnie w ta praca i że się nauczyła na przykład Patrzeć na swoje ciało inaczej, albo ustawać je w takich pozycjach, które jej się wydają atrakcyjniejsze, że to też jest jakiś pewien skill, który się nabywa z czasem. E, tak, myślę, że zdecydowanie, tak. Ja nie tylko nauczyłam się jakby prezentować swoje ciało i prezentować y, jakby swoją osobę, jako się tworzyć, y, ale też y, jakby zauważyłam, że. Y, Zrobiłam się dużo bardziej otwarta i odważniejsza do tematów, właśnie związanych z seksem, seksualnością. Jakby, kiedy zakładałam konto, to akurat byłam jeszcze dziewicą, no ale od jakiegoś czasu nie jestem i też to trochę inaczej wygląda, bo to jest taki. No, wydaje mi się, że. No nie kurczę, nie wiem jak to ująć, że wydaje mi się, że jakby ten mój pierwszy raz czy te moje zaczynanie uprawiania seksu y, nie było takie właśnie takie mocno amatorskie, tylko że już trochę wiedziałam co robić, trochę wiedziałam y, jakby co może się podobać mojemu y, partnerowi do łóżka. No i też trochę nauczyłam się manipulować, nie mówię, że nie, bo jakby to, to może trochę brutalnie zabrzmieć, ale bardzo y, lubię po prostu od tych mężczyzn, którzy ode mnie kupują rzeczy, wyciągać pieniądze. Mhm, bardzo m. to lubię i sprawia mi to jakąś y, swego rodzaju frajdę. Uh -huh, uh -huh. Wiesz co, czasem ludzie mają taki fetysz, że lubią komuś posyłać pieniądze i lubią jak ktoś ich doi z pieniędzy, więc wiesz, tylko trzeba się dobrze znaleźć ten, po czesku się mówi, bo ja w Czechach mieszkam, nie wiem czy Ci mówiłam, w czeskiej Pradze, że do każdego garnka się znajdzie jakaś pokrywka czy coś w tym stylu, więc wiesz, to by to sprawia przyjemność, komuś innemu sprawia przyjemność wydawanie kasy, bo ktoś nimi w cudzysłowie albo nie w cudzysłowie manipuluje, więc... Fajnie się znaleźć w tych swoich upodobaniach. Tak, właśnie. Jakby na tym serwisie yy, można wybrać swoją preferencję seksualną. Można być albo bez Switch, yy, dominująca. I ja akurat. Je, mam zaznaczone Switch, ale jestem. Yy, uległa. Mhm. Mm mm -hmm. yy, jakby tam właśnie dużo dziewczyn pisze, że jest dominująca i cały w ogóle swój profil i cały jakby tam kontent tworzy i oferty, tworzy pod to właśnie, pod taką dominację. Jakby różne oferty, typu yy, czy chcesz zostać skundlonym, czy chcesz być skundlonym, yy, nie wiem, zostań moim bankomatem i takie tam rzeczy, jakieś właśnie filmy z taką dominacją. Yy to też często można znaleźć. Wydaje mi się, że dużo częściej niż yy, właśnie uległe. Myślę, że to może być jakaś jeden ze sposobów na zarabianie, że stworzysz sobie jakąś personę, czy to jest prawda czy nie, to co innego, jakąś taką, wiesz, swoją markę osobistą yy, i po prostu próbujesz kusić konkretnych klientów, którym to się spodoba. A jak było na początku? Ty podchodziłaś do tego z na przykład taką ciekawością, czy bardziej taką, no dobra, muszę jakoś kasę zarobić, ale było to takie bardziej, czy jest na zasadzie, że no dobra, mogłabym też, nie wiem, tam w sklepie sprzedawać i to by podobne emocje by we mnie wzbudzało, po prostu jakoś trzeba zarobić. Jakie masz do tego podejście? Jakby na początku miałam takie podejście, że właśnie chciałam bardzo zarobić. I jakby traktowałam to jak taki właśnie, no taką zwykłą formę zarobku, jaką tak naprawdę miałam pod ręką, i jakoś nie przykładałam do tego dużej wagi. Ani mi to nie sprawiało jakiejś wielkiej przyjemności, ani mnie to jakoś tam nie wiem, nie obrzydzało czy odrzucało cokolwiek. A jeżeli chodzi o to, jak teraz to wygląda, no to teraz zdecydowanie lubię swoją pracę, mogę powiedzieć, że ją lubię. i... Widziałam oczywiście. Przepraszam, widziałam jak się uśmiechnęłaś jak opowiadałaś o tym, że z, to, z tymi pieniędzmi, wyciąganie pieniędzy od klientów, to miałaś taki lekki uśmiech <laughs> takiej taki satysfakcji i zadowolenia <laughs> No tak, no nie mówię, że nie no bo jakby dla mnie to jest no takie trochę proste po prostu wysłać komuś filmik z załóżmy masturbacji bez twarzy i ktoś jest w stanie zapłacić na to, na przy... za to, zapłacić na przykład, 50 zł. Mhm. A takich filmów kupią jeszcze, nie wiem, 15 osób. Mhm. I to, to zdecydowanie jakby sprawia taką satysfakcję, bo nie to, że ja oczywiście podejmowałam też prace takie zwykłe, powiedzmy. I jakby to, jak musiałam tam się napracować, a to, że. Tutaj faktycznie napracuję się, to, to nie jest tak właśnie, że mało czasu nad tym spędzam, ale zdecydowanie mniej niż w takiej jakiejś innej fizycznej, np. dorywczej pracy. No to, no to to jest jakaś taka satysfakcja i właśnie to lubię. Lubię jakby pisać z tymi moimi klientami, jak oczywiście są dla mnie mili. Um, Jakąś też przyjemność sprawia mi jakby nagranie tych filmików, czy zrobienie zdjęć. I jak wyjdą, to jestem bardzo z siebie zadowolona. I jak w ogóle ktoś później jeszcze będzie miał to chęć kupić i to kupi, to jestem jeszcze bardziej zadowolona. A jakbyśmy tak pogadały zupełnie jakby od kuchni, jak to wygląda taka, wiesz, codzienna praca w twoim zawodzie. Wchodzisz na profil i tam masz pewnie jakieś wiadomości od klientów. Tak, więc... To już tak, to weszło mi bardzo w rutynę. Jednak to już od roku zajmowanie się tym yy, tak trochę wchodzi. Więc pierwsze co robię, to przy śniadaniu sobie sprawdzam właśnie wiadomości od klientów. Yy, patrzę, czy tam, nie wiem, ktoś dotał może jakąś ocenę nową. Czy może ktoś coś yy, postanowił kupić akurat. Yy, no i zazwyczaj właśnie odpisuję tym klientom rano. Często w ciągu dnia, kiedy na przykład mam lekcje, to tam gdzieś sobie na przerwie zobaczę, czy ktoś akurat do mnie napisał. Ale się śmiejesz. polskim. Ale się śmiejesz. Ale ja zdarzało mi się nagrywać filmy na lekcjach. Jak to? to? Z lekcji, czy co? No nie, 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 że byłam zalogowana, no bo teraz wiadomo zdalne nauczanie. Byłam zalogowana. A, Jezu, dobra, okej, okay, zdalne nauczanie. Zapomniałam. Ja sobie... ten... Nie, w szkole Aaaa. nie sprawdzałam. W szkole na przerwach nie sprawdzałam. Ja zapomniałam totalnie, że jest pandemia i są te lekcje zdalne. Aha, okej, okay, żeś się na lekcję, a tutaj sobie robiłaś pracę on the side. Tak, I to tak. nie chodziło bynajmniej pracę ten, pracę na polski. Okej, <grafię> okej. Okay, okay. eee, I piszesz z nimi i na przykład, jeżeli ktoś ma zamówienie na przykład na majtki z jakąś wydzieliną, to ty już masz jakoś przygotowane wcześniej część. Czy, czy po prostu czy tych zamówień jest tyle, więc to robisz po prostu na konkretne zamówienie wtedy? No to. Jakby ja mam wystawiony chyba majtek no tak jakieś 10, i to jakby trzymanie tych wszystkich dziesięciu par majtek, no to, to by się miało z celem. To właśnie chodzi o to, żeby zdejmowanie tej, żeby ta bielizna była wysyłana jakby świeżo, świeżo zdjęta ze mnie i no po prostu wystawiam, robię zdjęcie w nie wiem czarnych gaciach, piszę do nich opis, jakieś tam możliwe usługi dodatkowe. I wstawiam tą ofertę. Jeżeli ktoś ją kupi, no to ja ustawiam daty wysyłki. Yy, na przykład, nie wiem, ktoś chce trzydniowe majtki, no to ja ustawiam tak, żeby on je faktycznie, tą wysyłkę, żeby faktycznie te trzy dni nosić i później wysłać. I to i noszę, zdejmuję, wkładam do koperty i wysyłam. Jakieś woreczka pewnie. Sprunowego. Tak, tak, coś. do foreczków strunowych. Uh -huh, uh -huh. I wysyłasz normalnie jakimś tam paczkomatem czy coś takiego bez adresu nadaw y ad ad nadawcy. Y tak. Y jakby generuje etykietę właśnie do paczkomatu y i zamazuje na niej swoje dane. Uh -huh, uh -huh. Okej, okay, jasne. To jest zrozumiałe raczej dla, dla bezpieczeństwa. Okej, okay, a z filmikami to też jest tak, że ktoś na przykład ci pisze, że chciałby taki taki filmik, i ty wtedy go nagrywasz specjalnie dla tej osoby, czy też wcześniej wrzucasz jakiś trailer z tego filmika i można go po prostu dostać? No to jakby bardzo, to, to robię to i to, bo dostaję też właśnie propozycje, wiadomości i ja jestem otwarta na to, żeby robić jakieś filmy na zamówienie. No i to są jakieś najróżniejsze firmy właśnie zaczynając od jakiejś masturbacji, striptizów, nie wiem do jakiegoś robienia loda na dildo, czy na przykład dominacji, czy właśnie uległości, takich rzeczy. No tego jest sporo, jakby każdy klient ma swój pomysł. Okej, okay, czyli to jest raczej na zamówienie konkretny scenariusz konkretnego klienta, tak? Yy, tak, jeżeli właśnie na zamówienie, to proszę, żeby to było jak, żeby klient mi to opisał jak najbardziej szczegółowo, żeby później właśnie nie było problemu z tym, że ja nie spełnię jego oczekiwań. Jakby zazwyczaj właśnie yy, pytam się o długość tego filmu, o to, co na przykład mam być ubrana, co mam robić, yy, czego nie robić i tak dalej. Okej, okej. I podobnie pewnie ze zdjęciami. E, tak, zdjęcie jest dużo mniej. Dostaje y, prośb na zdjęcia, ale też tak jest. Mhm. Mm Masz jakieś. Y, gdzie jest twoja granica, co, co zrobisz, a co nie robisz? Czy to zależy od jakiegoś akurat w tym momencie twojego nastroju? Czy na przykład ty przed rozpoczęciem tej pracy sobie powiedziałaś, że. Tutaj tego nie, to jeszcze zrobię, a tego już nie będę robić. Wiem, że tak teraz troszeczkę upraszczam, no bo nie da się w tych kwestiach po prostu zrobić jednej kreski, bo to nie jest żadna skala, na której da się zrobić, że odtąd nie, nie ale jakby jakoś tak wewnętrznie rozmawiałaś sama ze sobą o tym. Ja stwierdziłam, jakby ja nigdy nie robię czegoś wbrew sobie. I jeżeli przed czymś czuję odrzucenie, czuję strach, obrzydzenie. No to tego się nie podejmuję. No, pierwszą rzeczą jaką ustawiłam, że nigdy nie pokażę twarzy, i tej twarzy też nie pokazałam. To jest jedno. No i takie jakieś mniejsze też rzeczy. Na przykład przez długi czas nie robiłam nic związanego z analem, bo po prostu nie chciałam, po prostu się bałam, nigdy nie miałam z tym doświadczenia. Czy też długi czas nie robiłam żadnych filmików, na których słuchać mój głos, bo nie mogłam się przełamać do tego, żeby mówić na tym filmie. Ale teraz już tak. E, tak, teraz bez problemu mogę nagrać film, na którym coś mówię. Yy, tak, i chciałam właśnie jeszcze wspomnieć o yy, takiej jednej sytuacji, znaczy sytuacji w filmie, jaki nagrałam na zamówienie, właśnie trochę związanym z tymi yy, granicami. Yy, jakby dostałam z, z, propozycję nagrania filmu yy, no po prostu smarowania swojego ciała swoim własnym skatem. Yy, ja Nigdy wcześniej nie miałam styczności z tym fetyszem i jakby bardzo długo zastanawiałam się, czy chcę nagrać ten film, czy nie. Czy to właśnie będzie wbrew mnie, czy nie. I ostatecznie ten film nagrałam, ponieważ stwierdziłam, że no nigdy styczności z tym fetyszem nie miałam, że spróbuję. Nigdy nie spróbowałam. A może mi się spodoba. No, tak średnio mi się spodobało i ja raczej więcej tego nie zrobię, ale przynajmniej wiem. A nie masz problemów, bo ty mieszkasz sama? Ja aktualnie wynajmuję pokój w mieszkaniu trzyosobowym. Mhm. Pytam o to tylko z jednego powodu, czy jakby nie masz organizacyjnych czasem problemów z wykonywaniem tych, bo wiesz, zdaję sobie sprawę, że na przykład przy tej filmie, który opisywałaś, no to trzeba to jednak jakoś zorganizować, po tym czasie umyć. I akurat nie wiem, idąc do łazienki się umyć, to nie chcesz trafić na osobę, z którą mieszkasz, co nie, więc jakby, jak to ogarniasz? No, organizacyjnie to wygląda tak, że jakby moi współlokatorzy zawsze wyjeżdżają na weekendy i ja weekendy mam wolne. I bo ja tutaj jestem ciągle, ja tutaj mieszkam. No i to znaczy, faktycznie czasami ktoś zostanie tam raz na dwa miesiące, akurat na jakiś weekend, i to trochę mi czasami psuje plany. Ale na ogół no to te weekendy faktycznie mam wolne, że mogę sobie na spokojnie ponagrywać. A takie jakieś y, filmy y, właśnie typu jak ktoś mnie na przykład prosi, abym nagrała film z realizacji, y, jak na przykład po, po prostu robi siku do pojemniczka, no to bez problemu mogę zrobić to w swoim tutaj pokoju i nikt mi nie będzie przeszkadzał. No ale jeżeli chodzi właśnie już o takie filmy Mm, jakby no pozostaję typu właśnie z tą przykładową masturbacją, gdzie tak naprawdę chcę czy nie chcę, to jęczeć muszę, no to ja też <laughs> no tak no klienci lubią jak się jęczy, czy ma się głośny orgazm dostawałam parę sugestii na początku zwłaszcza, kiedy jakby tego nie robiłam no to dostawałam sugestie, że mogłabym tutaj trochę pojęczeć cokolwiek, że tak cichutko byłam. No a teraz okay. to, to bez problemu. Rozumiem. Czasami też trzeba jej poudawać. No no to myślę, że to też, to sporo też camgirl mówi, że pewnie prawie zawsze, albo zawsze udają, że, że dochodzą na przykład. Tak, ja często mi się to zdarza, bo mi jest ciężko dojść ja mam z tym problem i bardzo zazdroszczę dziewczynom, yy, które po prostu dochodzą w prosty sposób, bo mogą zrobić z tego takie wyjebiste filmy. Na przykład, jak widziałam, parę orgazmów pod rząd i taka po prostu yy, zalana tymi swoimi sokami białymi, a, a ja biedna nie mogę nawet jednego. <laughs> Pamięć za telefonie się skończyła, a ty ciągle nic. No tak, no. Dobra, żartuję, żartuję, sorry. E, a powiedz mi, dobra, czyli e, i ty wysyłasz te filmy przez ten portal? E, ja akurat mm -hmm. no właśnie e, ja wrzucam akurat na dysko Google i po prostu udostępniam do tego link. Czyli masz jakieś fejkowe konto po prostu na Google, które, które, żeby tak. ktoś nie wiedział po prostu ten. tam. Mhm, okay. A pytam o to, bo zastanawiam się na przykład, czy nie miałaś jakichś takich reklamacji, że ktoś powiedział, że nie doszło, a ty posłałaś i ktoś po prostu nie chciał zapłacić. Czy się płaci, płaci z góry, się pewnie płaci. Ale na przykład czy nie reklamowo dowiesz do tego portalu, w którym pracujesz, że na przykład go okradłaś. Tak, miałam takie sytuacje. Znaczy zazwyczaj klienci po prostu piszą na mnie, w że na przykład link nie działa, czy nie mogą pobrać i ja wtedy po prostu na przykład na inny, inną stronę wrzucam na jakiś inny ten konwerter, to chyba się nazywa, żeby mogli sobie pobrać i już wysyłam im wiadomości prywatnej. Oczywiście w momencie, kiedy widzę, że to zamówienie faktycznie zostało doręczone, jakby doręczone, opłacone, że nie ma Statusu oczekiwanie na płatność, bo wtedy w każdej chwili jakby klient może zrezygnować z tego i będzie miał sobie filmik za darmo. No, ale miałam tylko raz sytuację, że tutaj pan, zamiast napisać do mnie, to zaczął pisać do serwisu, ale to szybko się wyjaśniło, bo ja mu później wysłałam ten, ten link poprawny. Znaczy, zazwyczaj w ogóle to nie jest wina mo po mojej stronie, tylko zazwyczaj to jest wina albo po tym po ich sprzęcie. Po sprzęcie klientów, albo akurat na przykład strona może mieć jakieś tam prace techniczne. No ale to nie zdarza się po mojej stronie, bo na przykład inny klient Cię wcześniej bez problemu pobrał ten film. Mhm. Czy to są znaczy, takie sytuacje jakieś tam powiedzmy małych błędów technicznych, czy niedogadania, nie, nie że ktoś to dostał faktycznie, a potem twierdził, że nie dostał i chciał kasę z powrotem od serwisu? Tak, tak, to się nie zdarza. Mhm, to super. E, ile czasu ci to zajmuje? Tygodniowo powiedzmy. No, tygodniowo to zdecydowanie ciężko powiedzieć. W sumie dziennie też, ale no, jednak ja bardzo chętnie opowiem na temat całego przebiegu, jakby ile mi właśnie na przykład czasu zajmuje nagranie takiego filmu. Jakby soboty najczęściej, sobotę, zaczynam tak, nagrywki od 10. Do 13.00, coś koło tego. Czasami to jest mniej, czasami więcej, ale zazwyczaj od tej 10.00 do 13.00 nagram dwa filmy. Mhm. Teraz, jakby na początku, bardzo długo mi zajmowało nagrywanie filmów, bo nie byłam w ogóle w tym wprawiona. A teraz to dosłownie moment, i montaż też jest dużo szybszy. Ale właśnie, zazwyczaj no to jest jakby cała, cały sobotni poranek, czasami też i niedzielny, jeżeli mam jakieś więcej zamówień. No też trzeba zrobić zdjęcia do tych ofert. To nie jest jakieś skomplikowane, ale też trzeba jakoś tam dobrze ustawić sobie ten kadr, żeby te zdjęcia były ładne, estetyczne. Jakby najwięcej czasu chyba zajmują sesje. Bo ten statyw mu trzeba ustawić, właśnie też jakieś tło zorganizować, jakoś się poprzebierać, poubierać, popozować i to też trochę, trochę z tym takiego pieprzenia się jest. No i tak na co dzień no to co jak co to, to sporo czasu mi to zajmuje, no bo jak mówiłam, co chwila wchodzę na ten serwis i patrzę, czy ktoś może akurat to mnie napisał. No, i też, jak mówiłam, oferuję właśnie sexting, yy, czyli to właśnie opłacane pisanie, i oferuję albo pół godziny, albo 45 minut. I czasami po prostu mam takie wieczory, że dostaję yy, trzy zamówienia, i ja tego jednego wieczoru muszę te trzy zamówienia zrealizować, i po prostu siedzę non-stop i tylko z nimi piszę. A dodatkowo jeszcze musisz też ogarniać to, że na przykład właśnie musisz nie wiem, kupić pojemnik na mocz, albo nowe majtki, bo ci się skończyły, albo musisz pamiętać, żeby je tam nosić trzeci dzień, więc to też są takie rzeczy, które się wydają, że nic, ale też jakoś zajmują mózg, nie? cała organizacja wokół tego. Tak, już panie w aptece mnie zdecydowanie znają skupowania tych pojemników, naprawdę ja już staram się chodzić do różnych aptek, ale tutaj na osiedlu ja mam chyba z trzy apteki i już w trzech mnie znają. No masz, masz dużo badań po prostu, lekarz cię na dużo badań wysyła, no to, to co się ja już... zrobić? już wymyśliłam, że jak ktoś będzie się mnie pytał, to powiem, że nie wiem, mieszam tam farby, bo maluję obrazy. O, super pomysł, o Jezu. No, ale nikt mi się nie zapyta, ale już mnie faktycznie kojarzą. No Bo ja myślę, że ludzie też tak często myślą, że właśnie to taka, a dobra, to właśnie tam sobie sprzedam i w ogóle spoko, zarobię sobie kupę hajsu po prostu na moich starych gaciach, ale przy tym to jest cała ta właśnie kontakt z klientem, obsługa klienta, dogadywanie, domyślam się, że to też zajmuje czasu, że to nie jest że każdy, kto napisze Ojej. coś chce, tylko pewnie To teraz chętnie coś opowiem. Zajesz, opowiadaj. Miałam takiego klienta, który napisał do mnie o pierwszej w nocy, bodajże, że chciałby kupić tam yy, majtki, filmik i coś tam jeszcze. No i my się dogadujemy, dogadujemy. I on co chwila zmienia zdanie. Jednak to, jednak tamto. I ja mu od razu odpisuję, a on odpisuje mi dopiero po 10 minutach. I to tak się ciągnęło do godziny czwartej w nocy. O Boże. I ja mi, bym się nie wydaje, <laughs> mi się wydaje, że to był specjalny zabieg, żeby po prostu mnie już zmęczyć, bo potem tylko wypraszał ode mnie jakieś gratisy, jakieś zniżki i tak dalej. Targował się ze mną o jakieś naprawdę już. To, te ceny już naprawdę, no to, to było takie bezczelne trochę targowanie się ze mną o i tak już zaniżone ceny Ym, i chyba ja już odpisywałam po prostu tak, 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 żeby dał mi spokój i żeby faktycznie to kupił, ale ostatecznie kupił, ale nie wstawił oceny, więc... Bezo. No, no ale się, się domyślałam, że, że sporo musi być takich historii i, i to jak z każdą inną obsługą klienta w każdej innej obsłudze i w sumie do czego dążę tak bardzo skrótowo, że to jest praca, że po prostu to jest legit praca jak każda inna, bo myślę, że ludzie właśnie myślą, że to jest takie tam siup, siup, pięć minut i jest, a wy wymaga to dużo czasu, energii i czasem nerwów, bo ja bym chyba nie ogarnęła tych klientów, którzy ciągle coś ode mnie chcą za free i, i muszę się z nimi użerać tak ci klienci to niektórzy jakby piszą i właśnie oczekują czegoś w zamian yy, oczekują, że dam im coś za darmo i jeszcze jak mówię im, że nie, że no ja nie rozdaję niczego za darmo to mają do mnie bulwers Jezus. że tylko kasa mi w głowie i... aha, no bo to myślę, że to zrobisz po prostu z dobroci serca tak, dzisiaj dostałam wiadomość, chętnie zacytuję, jeżeli sobie przypomnę. To coś było, kto rano wstaje to za serce ma darmowe walenie, coś takiego, za serduszko, oh, wow. bo tam można dawać takie lajki na tym profilu, tylko Sweet. to jakoś było z rybem takim. Sweet. Powiem ci, jak ty myślę, że myślę, że masz, masz skille, jeśli chodzi o obsługę klienta, lepsze niż osoby, które muszą mieć skille na, nie wiem, obsługę klienta w PKP. Naprawdę, myślę, że po tym, <śmiech> <śmiech> po jak się wpiszesz do CV, to się wszędzie na customer <laughs> service przyjmą. <laughs> no ja myślę, że tak, bo jakby udawanie miłej osoby dla Wszystkich. Znaczy, udawanie zazwyczaj ja lubię z nimi pisać, no ale tak jak tak z kimś się dogaduję i nie wiadomo ile czasu, no to już się robi upierdliwe i jakby y, to działa, ponieważ mnie bardzo klienci chwalą za to, że jestem miła i kontaktowa a, i mam bardzo osobiste podejście do każdego zamówienia i do każdego klienta, no ale to jest jakimś jednak tutaj kosztem, kosztem moich nerwów. Hmm. Jak już mówimy o kosztach i pieniądzach, to ile na tym zarabiasz? Um, bardzo różnie. Um, I na początku też um, tej pracy zarabiałam mniej niż teraz, bo potrzebowałam jednak czasu, żeby trochę się wybić na tej stronie. I teraz zazwyczaj um, taka stawka waha się od 300 do 400. 50 zł tygodniowo, ale to bardzo mocno zależy, bo na przykład mam takie momenty, w których mam tydzień, w którym Zarobię 50 zł. Mam mm. takie momenty właśnie, że w jednym tygodniu zarobię tam 450 zł. Mm. No chyba więcej tygodniowo nigdy nie zarobiłam. Ale teraz zazwyczaj to jest tak 300 średnio. Ale na samym początku to było bardzo mało. Miałam nawet taki, takie tygodnie, w których nic nie zarabiałam. Ale to było właśnie na początku. Mhm. Myślę, że to uroki każdego po prostu freelansu, że na początku człowiek musi się... Mm, nauczyć, musi gdzieś tam dotrzeć z tą ofertą, a drugie właśnie te uroki w cudzysłowie, że niestabilne zarobki, że właśnie w jednym tygodniu zarobisz 400, a w drugim 40, nie? Ale jak widzę, że ci z tego co mówisz, to ci idzie coraz lepiej i lepiej. Jak myślisz, jaki jest twój sekret, że się przebijasz? Bo domyślam się, że konkurencja jest spora. Tak, zdecydowanie konkurencja jest spora. Jakby ja... Już mogę powiedzieć, że jestem w tych y, topowych dziewczynach. Super. Ale, ale jakby nie jest, y, nie jestem też na samym szczycie. Jestem tak y, na pierwszej stronie. Super. Jestem gdzieś tam w połowie. To ekstra, myślę, no. Y, ale konkurencja jest spora. Y, czym się wyróżniam? Wydaje mi się, z takich bardziej może technicznych rzeczy to to że właśnie mam jestem bardzo miła, właśnie kontaktowa Podchodzę bardzo indywidualnie do każdego zamówienia i do każdego klienta, i ja zapamiętuję swoich klientów i wiem, co oni lubią. I jak do mnie ktoś napisze po dwóch miesiącach, to ja wiem, co to był za klient i wiem, co on lubi. I wiem, co na przykład mogę mu zaproponować, i on wtedy też jest zadowolony. Super. Też taka kwestia tego, że staram się pakować te przysyłki, właśnie szczelnie. Jakby stres zawsze jest, jeżeli chodzi o wydzieliny, a wydzielin naprawdę pakuje bardzo porządnie, bo były takie sytuacje, z tego co wiem na serwisie, że jakby te paczki się rozwalały. Ups. Tak, i właśnie serwis miał jakiś czas taką spinę z impostem i nie można było wysyłać wydzielin przez jakiś czas. No to to jest jedna sprawa, a druga to mi się wydaje, że no może trochę faktycznie te ciało i figura wydaje mi się taka, taka trochę nietypowa, bo zazwyczaj jak widzę dziewczyny na serwisie, no to one są... Szczupłe, z małymi, małym, średnim biustem, nie wiem, okrągłym tyłkiem, a ja natomiast wyróżniam się tym, że tutaj jestem taką typową klapsydrą i mam bardzo duży biust, który eksponuję i robię z tego swój bardzo duży atut i mnie z tego klienci po prostu kojarzą i ubóstwiają. Super, super, super. Mam takie w głowie pytanie, ale zaraz je przerobię. Prze, prze Najpierw chciałam spytać, jaka była naj, najdziwniejsza rzecz, o którą zostałaś poproszona, ale tak myślę, że nie chciałabym używać tego słowa dziwne, bo to jest dość wartościujące. Jako bardziej, najbardziej zaskakujące dla Ciebie. No, jeżeli chodzi o filmy, to najbardziej zaskakujące było dla mnie to, jak klient mnie poprosił, abym na filmie po prostu czytała książkę. What? <laughs> ubrana czy nie? E, ubrana. Ubrana? Czytasz książkę ubrane. za pieniądze? W bieliźnie, no, ale dalej ubrana. A, ubrane. bieliźnie, okej, okay. ale nie w dresie czy tam coś, bieliźnie. No nie, nie, ale okay, w bieliźnie. W mhm, mhm. E, to było dla mnie najbardziej zaskakujące. A jeżeli chodzi o oferty... Hmm. To na początku zdecydowanie dla mnie zaskakujące. Za każdym razem było to jak ktoś chciał kupić ode mnie mocz czy kał i dla mnie to było po prostu bardzo takie abstrakcyjne, że ktoś jest w stanie zapłacić za 100 ml moczu czy kawałek kupy 50 zł na przykład i że to faktycznie ich kręci. No ale teraz podchodzę do tego zupełnie neutralnie i jakby nie oceniam właśnie nikogo na podstawie fetyszu. No ale na początku bardzo mnie to zaskakiwało. Dalej mnie trochę dziwi, ale każdy mm. ma swój fetysz. Mnie też, mnie też. Ale na takiej zasadzie, że nie rozumiem zupełnie. Nie wiem, czy kiedyś zrozumiem, ale jakby respektuję. Jak ktoś chce tak, coś tak. takiego robić. Fajnie, ktoś zarabia, ktoś jest szczęśliwy. Super. Ja myślę, że też nie zrozumiem nigdy moich klientów, bo takiego fetyszu nie mam. No ale jeżeli oni są zadowoleni, ja jestem zadowolona zarabiając, no to. Jakoś możemy się dogadać. Wiesz coś o swoich klientach? To są mężczyźni głównie? E, tak, to są mężczyźni. E, dosłownie dwa razy mi się zdarzyło, żeby do mnie pisały dziewczyny, ale ostatecznie nic nie kupiły. E, no to są mężczyźni i. Oni też bardzo chcą być anonimowi i y, bardzo dopytują się o. Na przykład, czasami piszą do mnie, jak to wygląda z płatnościami y, czy z wysyłką i tak dalej, mimo że tam wszystko mają sobie opisane na stronie, ale to mniejsza z tym. Y, no to jak któryś z panów zechce mi coś o sobie powiedzieć, to mi powie. Ja nigdy nie proszę, ale zostałam na przykład czasami. Y, Zdarzyło się, że ktoś do mnie po prostu wysłał swoje zdjęcie i nie tylko swojego kolegi między nogami, ale też swojej twarzy, bo bardzo dużo mi się zdarza Po prostu dużo dostaję Dickpików i. To, to jest. Jezu, nie pomyślałabym o tym, no ale why not? jak możesz dostać wszędzie indziej, to czemu, czemu nie na takim portalu? Tak, ale też wysyłali mi zdjęcia swojej twarzy. To też się zdarzało. Ciekawe. Czasami mm, pisali mi też, ile na przykład mają lat, ale to też rzadko się zdarzało. Czasami na przykład w swojej nazwie mają podany rocznik, więc mogę sobie <laughs> się zorientować, ile lat mają. No i najczęściej to są tacy mężczyźni, tacy pod trzydziestkę do pięćdziesiątki. Z tego co ja wiem, a mogą być też, jakby ich jest też dużo więcej i mogą tam jakby różnie być. No ale to tak, naj... z tego co wiem, no to tak najczęściej, no tacy co siedzą sobie na urlopie, nudzi im się. Czy są takimi fetyszystami niespełnionymi, albo ktoś ich nie rozumie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś nawet wiesz, ma tam rodzinę i tak dalej, ale ma taki fetysz na kupę, no i co, żona tego nie ogarnie, wiesz, nikt kogo zna tego nie ogarnie, więc to załatwia po prostu w ten sposób, że idzie raz za czas do paczkomatu, yy, po tę po przesyłkę, nie? No tak, jakby pisało do mnie parę yy, yy, klientów, którzy na przykład pisali do mnie, że. Yy, czy to będzie sprawiedliwe wobec mojej dziewczyny, jeżeli kupię twoje majtki? No ja nie wiem, czy to jest takie, czy oni serio sobie tylko taką historyjkę tworzą, czy naprawdę mają tą dziewczynę, która może być zazdrosna o moje majtki. Ale mnie tobie oceniać, nie wiadomo, że ty powiesz, że to będzie ok, bo, bo chcesz je sprzedać. No, tam zazwyczaj jakieś takie zdanie w stylu, to może być nasz mały sekret. A, dobra jesteś! O Jezu, ja bym nie ugabrał tak pracować. Serio. I ja powiem jeszcze, <noise> że bardzo długo się uczyłam, jakby pisania z tymi klientami. Jakby na początku to była dla mnie zupełna katorga, i jakby odpisywanie na najprostszą wiadomość to, to było coś niemożliwego. A teraz to już w głowie ma się takie schematy wie się co odpisywać. Doświadczenie, no co? No doświadczenie. Ja bym napisała swoje. zamiast, to będzie nasz mały sekret, bym napisała no Kolo, co, sam sobie zdecyduj, kupujesz czy nie? <laughs> ja no, to ja przeginam, ale generalnie wiesz, musiałabym chyba też do, dość sporo podszkolić, jak być bardziej y, dyplomatyczna i profesjonalna w tej pracy. A jakie masz podejście do tych swoich klientów? Co o nich myślisz? Um, no ja ogólnie nie oceniam swoich klientów, na podstawie, właśnie, fetyszy, jakie mają. Każdy ma jakiś tam swój fetysz, i to jest zupełnie normalne. No, ale bardziej oceniam ich na podstawie tego, jak do mnie piszą, ich kultury osobistej, czy są dla mnie mili, czy, czy nie. Z tym domyślam się, że bywają problemy. Masz jakieś takie największe, jakieś historie z największymi problemami z klientami? No, dostałam. Rzadko to się zdarza, takie jakieś obelgi czy cokolwiek, ale raz dostałam wiadomość ym, ym, w stylu niemożliwe, że masz 19 lat, bo już masz tak obwi cycki, no co ty zrobiłaś ze swoimi sutkami, że są takie wielkie. Jakiś co? Może ktoś ma fetysz na wierz, obrażanie innych. No 50 zł od pana poproszę. Bardzo wtedy przykro mi się zrobiło i musiałam no to... się trochę dowartościować, że moje cycki są piękne. Nie widziałam, ale... ale na pewno wiesz, taki koleś po prostu, on tego, nieważne jak twoje cytki wyglądały, to w ogóle nie chodzi o ciebie w tym. Po prostu chodzi tak. o wywentylowanie się w jakiś kierunku i to nie ma w ogóle znaczenia, jak wyglądasz. Jakbyś zupełnie inaczej wyglądała, to ten sam komentarz byś mogła dostać. To w ogóle nie oso nic osobistego na pewno. Oh, wow. No, ale też dostaję takie wiadomości, na przykład "Cześć Suko", no takie tego Co typu. Się? Witaj suczko, na przykład i takie takie właśnie wiadomości dostaję. Jakby, no ja jest z jednej strony rozumiem ale z drugiej nie, mm -hmm. bo jakby faktycznie, jeżeli bym miała na profilu na przykład mocno podkreślone, że lubię być uległa, a tak naprawdę nigdzie tego nie podkreślam i mam w preferencjach, że jestem switch, no to, no to jeszcze rozumiem, ale to pisanie do mnie po prostu czapy suko mm -mm. jest takie średnie. No, się tam w ogóle kogoś banować albo blokować na tym portalu? Tak, yy, można blokować mhm. osoby, które piszą do ciebie. A jakieś inne nieprzyjemne sytuacje kiedyś miałaś z klientami? No, miałam taką sytuację, yy, że przez długi czas nagrywałam yy, filmy na zamówienia dla jednego klienta i po prostu, z... ja wtedy byłam bardzo nowa w tym. Bo to dosłownie był mój początek. I później zaczęło mnie denerwować to, że ja naprawdę bardzo dużo zajmowało mi nagranie jednego filmu, a dostawałam za to naprawdę małe pieniądze. Więc zapytałam się o ewentualną podwyżkę, no i dostałam wiadomości, że, że nie, że. Co, co to w ogóle podwyżka? Żeby mnie rezygnowała z tej współpracy naszej stałej, z tym nagrywaniem filmów, bo nie znajdę dobrych klientów, bo na tej stronie to są same stare oblechy, no. i, i, którzy lubią lizać spermy innych facetów What? i tak dalej. No jednak nie, jednak nie ma samych oblechów i jest mnóstwo fajnych klientów, z którymi fajnie można się dogadać, popisać i też oni naprawdę mogą mi, oni całują mi stopy i w przynośni i dosłownie. Mm -hmm. um, masz jakiegoś klienta, z którym bardzo długo współpracujesz, którego już bardzo dobrze znasz albo kilku takich klientów? Mam kilku takich klientów, z którymi już właśnie realizuję jakieś zamówienie jakiś czas, na przykład mam stałego klienta, który tak średnio co dwa tygodnie kupuje ode mnie mocz i właśnie dogadaliśmy się na przykład w taki sposób, że on teraz jakby to, że jest moim stałym klientem, to ja w gratisie mu, jakby do każdego zamówienia to rzucam gratis, Jakieś tam niespodziankę, a mu w, zawsze w gratisie dorzucam y, dodatkowo 100 ml tego moczu. I on zawsze zamawia ode mnie właśnie te 100 ml plus 100 ml gratis. Y, I do tego jeszcze dopłaca za filmik z realizacji. Mhm. Y, no to to jest jedno na przykład. a Mam też takich klientów, którzy po prostu lubią mnie, lubią moje ciało, lubią to jak nagrywam filmy, jakość tych filmów, więc wracają do mnie z jakimiś zamówieniami. Właśnie no, głównie na filmy. A miałam też takiego klienta przez długi czas, który chyba kupił ode mnie 10 par majtek pod rząd. Że po prostu zamawiał te majtki, one nawet nie zdążyły do niego dojść, a już zamawiał kolejne. I okay. tak chyba 10, 10 tych par majtek mu sprzedałam. Czyli myślę, że panie z osiedlowego sklepu z bielizną też się już znają. Ale to musisz tak teraz myśleć, że na tym zarobić, to musisz jakieś takie tanie majtki kupować, nie? Gdzieś na bazarku czy coś. No bo jak tam właśnie... ty tych za majtki, no to żeby się opłaciło. No tak. Jakby na samym początku i jeszcze trochę to praktykuję, to Wystawiam majtki, które, jakieś stare, znoszone albo takie, które mi się nie podobają, są niewygodne, żeby tak naprawdę się pozbyć starej bielizny i kupić sobie nową, Jej, ładniejszą. Izbytna. To jest tak, jak ze sprzedażą ubrań, na przykład na winted. Wystawiam sobie star jakąś koszulkę, której chcę się pozbyć, żeby kupić sobie nową. Więc tak też robię z bielizną. Bieliznę też można sprzedawać. Okej, okay, czyli na razie jeszcze ze starych zasobów korzystasz? No, to troszkę tak, no ale wiadomo, już stare zasoby mi się kończą. No Jakby właśnie. te wszystkie stare majtki, to yy, się posprzedawały. Zazwyczaj jeszcze tam mam dosłownie jakieś cztery pary, no często też mi klienci na przykład proszą o stringi, a ja na ogół stringów nigdy tak za bardzo nie nosiłam, te stare, tam jakieś trzy pary, które miałam, to już sprzedałam, no i też musiałam te stringi kupować i no to już trochę jest taki mój nawyk, że jak jestem w jakimś, nie wiem, piątaku, w jakimś pepkokiku... W jakich sklepach, Jasne. czy nawet w jakich sieciówkach, to yy, przeglądam po prostu tą bieliznę, żeby kupić ją jak najtaniej. I no wtedy się opłaca, bo zazwyczaj jakby staram się nie wydać na majtki więcej niż 6-7 zł. A jak się czujesz z tym, że ktoś na przykład ma twoje majtki albo nie wiem, mocz, albo film i na przykład używa ich do celów takich fetyszowych? No, chyba tak coś obojętnie. Znaczy okay. Nie myślę o tym, zupełnie o tym nie myślę. Znaczy, trochę ym, dziwnie mi było, jak pamiętam, kiedyś nagrałam filmik, y, na którym po prostu jakby opowiadałam coś. Już tam nieważne co, ale po prostu to jakby było w stylu takiej zwykłej, codziennej konwersacji, i ja y, jakby byłam ubrana tam w bieliznę. Znaczy miałam majtki i bluzkę na sobie I było to dla mnie obojętne takie A potem po jakimś czasie pomyślałam sobie Kurczę, ta osoba, która ode mnie to kupiła Ona masturbowała się do tego Jak ja mówię o sprawach codziennych Ubrana w majtki i bluzkę I to było dla mnie wtedy trochę dziwne Poczułam się z tym dziwnie No ale To było to takie coś w stylu, że gdyby zobaczył Dziewczynę na plaży To by zaczął się do niej masturbować to, to taka trochę myśl mi się pojawiła. Mhm. A myślisz, że to ma jakieś, trochę już na początku y, odcinka trochę o tym wspomniałaś, czy to ma jakiś wpływ na twoją seksualność? Negatywny na przykład, myślisz? Może mieć? Ym, czy negatywny? Bo już pozytywny, o, o tym gadałyśmy, Dlaczego, dlatego to pominęłam, już mówiłyśmy o tym -y. jakimś takim poznawaniu bardziej siebie, czy rozwijaniu swojej seksualności. Ym... Na pewno żałuję, że jakby moją seksualność odkryłam poprzez właśnie sprzedaż tej pielizny, filmów i tak dalej. Znaczy, no czy żałuję, no bo jak, jakby o plusach wspominałam, ale też takimi, wydaje mi się to takie bardzo nienaturalne, że jednak może lepiej by było poznać tą swoją seksualność yy, na przykład ze swoim. Pierwszym partnerem. Yy, a ja tak naprawdę, mając już tego pierwszego partnera seksualnego, dużo o sobie wiedziałam. Yy, wiedziałam o tym też, co mężczyźni mogą lubić. Oczywiście tam każdy ma swoje jakieś, mhm. no ale tak ogólnie. Hmm. No, właśnie trochę żałuję tego, że. No, z takiego tak naprawdę lajka amatora zupełnego w seksie stałam się tak naprawdę w jakieś pół roku, no, takim, no, naprawdę y, doświadczoną taką osobą, jeżeli chodzi o życie łóżkowe. Mm -hmm. Bo jakby, ja myślę, że akurat fajne jest poznawanie swojej seksualności nawet wcześniej niż z partnerem będziesz, albo jakby nawet niezależnie od tego przez całe życie, no bo to się jakoś tam rozwija, zmienia przez całe życie i ciągle się uczymy różnych rzeczy bo wtedy na przykład może być fajniej z tym partnerem, bo się człowiek może mniej rzeczy wstydzić i na przykład ten początek tego życia z partnerem seksualnego może być nawet fajniejszy, nie? Przez to, że sama siebie znasz. Więc myślę, że to strasznie super, że na przykład jakieś masturbacje czy tak dalej, że po prostu poznajesz to, co ci się podoba. Tylko zastanawiam się, jaki ma na to wpływ, że tam jest jakaś tam ta osoba trzecia gdzieś w domyśle, nie? Że to robisz dla kogoś. Mm -hmm. A to jeszcze wspomnę o tym, że jakby faktycznie... Y Miałam mając już jakieś takie doświadczenie o swojej seksualności było mi łatwiej przełamać się, na przykład stanąć przed y, moim pierwszym partnerem seksualnym, na przykład Nago, gdzie wcześniej bym sobie tego nie wyobrażała. Mm -hmm, I jakby mm -hmm. sam ten pierwszy raz i kolejne razy, które się odbywały, y, kolejne stosunki były. No, nie były takie bardzo jakieś wstydliwe czy cokolwiek, ale też, no, jakby bardzo szybko z tym poszłam. Mhm. Zdecydowanie znając osobę krótko, no to bardzo szybko w to weszłam, bo tak naprawdę miałam okazję. Tak trochę miałam okazję, a już ten, Sejmów jakby miałam już dosyć bycia dziewicą i byćą taką. Nieznającą zna, nie właśnie tego y, t, seksu z penetracją. Ja cię totalnie rozumiem, bo ja straciłam dziewictwo chyba jeszcze później niż ty, a ja, mój partner, z którym to było, nie wiem, on chyba nawet tego nie wie i to bynajmniej nie był jakiś mój wybrany partner, tylko po prostu była okazja, już chciałam tego pozbyć, bo wiedziałam, że muszę ten pierwszy raz jakoś ogarnąć, a potem, już, potem się już ogarnę o co w tym chodzi wszystkim i już będzie fajnie. Więc jakby ja na przykład nie mam takiego aż fetyszowego podejścia, że ten pierwszy raz to musi być po prostu z księciem z bajki, mhm. bo u mnie to było zupełnie po prostu pozbyć się tego, a potem będzie fajnie, więc totalnie, totalnie jakby rozumiem, To każdy ma tam swoje historie. No właśnie jak co do tego, to dla mnie też dużo wygodniejsze było po prostu nie być tam dziewicą, no bo jednak yy, ja już nawet myślałam nad tym, żeby sama się rozdziewiczyć, no tą błonę rozciągnąć, bo po prostu lepiej, by mi, się, lepiej mi się na tym zarabia. Zdecydowanie, bo jak, jest, jak byłam y, dziewicą i tak naprawdę y, jedyna jaka penetracja była, no to jakimś bardzo wąskim przedmiotem, czy później kupiłam sobie takie bardzo wąskie dildo, no to jakby na tym było średnio zarobić, a jak teraz y, mogę się masturbować jakimś ogromnym dildo i zrobić z tego wielkie show, no to dużo lepiej na tym zarobię. Mhm, jasne, jasne. Jakie masz plany na przyszłość? Chcesz długo. Chcesz to bardziej rozwijać? Jak długo chcesz w ten sposób zarabiać? Ym, znaczy, jak na razie to ja kończę liceum. No i. jak no, chyba jak skończę liceum, no pójdę na studia. Tak planuję. To. Chyba, chyba po prostu od tego odejdę. Znaczy, to też zależy, yy, na jakie studia pójdę. Czy będą czasochłonne, czy nie, bo jednak ta praca zajmuje mi dużo czasu i ja już po prostu troszkę widzę, że ja przez te dwie godziny mogłabym się pouczyć niż nagrywać film. A co dopiero będzie na studiach, gdzie sesja będzie miała tyle materiału, co na maturę. Więc. Po pierwsze czasowo, a po drugie, no chyba po prostu powoli już czuję, że potrzebuję takiej zmiany, zmiany pracy, że no trochę mnie nudzi, jednak robię to już rok. Znaczy, faktycznie ciągle się udoskonalam, zazwyczaj robię coś nowego, no ale od ostatniego czasu raczej robię ciągle to samo i jakby już nie ma za bardzo w tej pracy urozmaiceń jakichś dużych. Są zawsze, no bo jak mówię, każde zamówienie jest bardzo indywidualne, ale też może chętnie bym poszła do jakiejś takiej pracy na żywo, niezwiązanej już z sex workingiem. No Ciekawa w sumie perspektywa, którą tutaj pokazałaś. Nie pomyślałam o tym, bo w sumie teraz z drugiej strony, jak będziesz na przykład miała czas na studia, na pracę, to można wtedy na przykład robić pracę, która w przyszłości bardziej się do CV przydaje. O ile nie chcesz rzucać workingu też po studiach, i wtedy jakby już iść bardziej w tym kierunku, nie? Zwłaszcza jak. Jak ci już nie, nie sprawia satysfakcji, chciałam powiedzieć takiej bardziej jak na, na, na początku. Znaczy, czym jakby. To nie to, że mi nie sprawia satysfakcji, bo sprawia mi satysfakcję większą niż na początku. Okay. No, ale zdecydowanie, no to jakby, no powoli, właśnie jak mówię, tak się nudzi. Ja też w sex workingu nie mam zamiaru zostawać na długo. I kiedy, czy właśnie, czy to, jak pójdę na studia i zrezygnuję, czy po studiach zrezygnuję, no to już zobaczymy. Zawsze mogę do tego wrócić. Pewnie, pewnie już masz doświadczenie. Wojem so, mega wielkie dzięki za rozmowę. Było to bardzo, bardzo interesujące godzina minęła, szybko, szybko, strasznie już ponad godzinę, myślę, że gadamy. Trzymam kciuki na maturze i na to, żeby się dostała na twoje studia wymarzone. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Też miło się rozmawiało. Cześć.